Witam Państwa, Monika Stachurska. W Małopolsce było dzisiaj słonecznie, chociaż jak widać nie bezchmurnie, bo z jednej strony na pogodę w naszym regionie wpływał odsuwający się już na wschód Wyż Bałkański, z drugiej strony od zachodu i północy swoim zasięgiem zaczął nas obejmować rozległy układ niżowy. Zrobiło się nieznośnie gorąco, bo napływała do nas ciepła i bardzo wilgotna masa powietrza. Jutro nad Małopolską przemieści się niż i towarzyszący mu front atmosferyczny. Pozostaniemy w tym samym co dziś ciepłym i wilgotnym powietrzu. Dziś w nocy tylko początkowo na wschodzie regionu dużo chmur i tam możliwy zanikający deszcz albo burza. Temperatura od 16 stopni w Gorlicach aż do 19 w Olkuszu, w Zakopanem 15, nawet w Tatrach 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jutro w ciągu dnia więcej słońca niż chmur. Dopiero wieczorem na północnym zachodzie może padać, gdzieniegdzie intensywnie i grzmieć. Lokalnie niewykluczony grad. Bardzo gorąco. Od 29 stopni w Gorlicach do 32 w Krakowie, na Podhalu 28, w górach 17. Powieje umiarkowanie, okresami porywiście z południowego zachodu. W Krakowie jutrzejszej nocy synoptycy przewidują burzę z bardzo silnym wiatrem, osiągającym prędkość powyżej 90 km na godzinę, z ulewą, a nawet z gradem. Ciśnienie spadnie, w południe barometry pokażą 985 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. Termiczne obciążenie naszych organizmów może skutkować sennością, osłabieniem, nawet udarem cieplnym. W czwartek odetchniemy od niebezpiecznie wysokich temperatur, chociaż słońca nie zabraknie. W piątek też możemy liczyć na słońce. I to jest dobra wiadomość, ale i to już mało kogo ucieszy, wróci 30-stopniowy skwar. I jeszcze prognoza zanieczyszczenia. Jutro w całym regionie powietrze będzie dobrej jakości. Stężenie pyłu PM10 niewielkie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.